Elo mordy i wariaty, z tej strony niskopodłogowy.pl i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dlaczego niskopodłogowy? Ponieważ bardzo nisko upadłem, witając się jak ta łysa pała, więc mam nadzieję, że to był pierwszy i ostatni raz w tej oto pięknej serii. Kochani, dzisiaj jak widzicie widzimy się na bagnach, a jaki jest tego powód, pewnie się zapytacie. Otóż dzisiaj, jak po tytule widzicie, będziemy robili ogromne polowanie na endermany. I zaczniemy sobie od poziomu łatwego, ponieważ na łatwym myślę, że ich będzie trochę więcej. A czemu mnie nie ma w moim własnym domu? Cóż, sprawa wygląda następująco, że nie chcę, by żadne creepery ani inne mokosy kręciły się wokół mojego domku, ponieważ ja wolę mieć swoją bazę ultra bezpieczną. Tak więc teraz musimy sobie chwileczkę poczekać, aż tutaj towarzystwo się zleci i będę mógł im spuścić werbalny wpierdol. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba tak jak i pozostałe. A cóż, my lecimy w takim razie z koksem i czekamy na noc. Bo mam nadzieję, że niedługo ona nastanie. Bo chcę im spuścić taki wpierdziel. Swoją drogą, zobaczmy co tutaj mamy. Jest tutaj po drugiej stronie, a tu widzę kurde jakąś twierdzę. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to ma być? Kurde. Co wy przede mną ukrywacie? Ty, jakaś skrzynka tu może jest? Ale trochę kamień. Patrzcie, jak mi zabraknie tych, to sobie będę mógł stąd podpierdolić. Dobrze. Dobrze, dobrze, jak mi zabraknie na ten, na chodnik. Swoją drogą jeszcze tam chodnika nie skończyłem, ale wiecie, warto będzie tutaj trochę pocisnąć pompkę. I dobra, no to co? Gdzie my tutaj mamy tych? Co, już się nie chcecie pokazać? Może do kopalni trzeba? Co to jest w ogóle? To na pewno tego nie ja robiłem. To na pewno nie ja robiłem. Mnie tutaj nie było. Może tu na dole gdzieś endermeny będą. Fajnie byłoby zebrać sobie te perełki. A co to jest za lawa? Okra. Co to w ogóle jest okra? Brukselka. No brukselka mnie tam co nieco wyleczyła. Swoją drogą brukselka bardzo dobra jest, nie powiem, że nie. Tutaj tej wody proszę nie niszczyć, to jest cud natury. Proszę nie niszczyć takich typu rzeczy. Ta woda w piękny sposób została stworzona i niech ona tak pozostanie. Okej, przestało padać, ja widzę. No dobra, fajnie, że przestało padać. To teraz czekamy na noc, tak więc... Przepraszam. Haha, dobra, noc mamy. Lecimy z koksem. Teraz, kurde, szukamy tych frajerów zasranych. Minutkę trzeba było tylko i wyłącznie poczekać. A tutaj, kurde, oni się już przygotowywują. No zobaczymy. Tutaj kogo pociśnie, co? Co to jest? Ale cię dojadę, suko. Ale cię dojadę, nie? Ale cię dojadę, kurde. Frajerze, i co? Po co się, kurde, tam waliłeś? W między drzewka. Teraz dobre pytanie, czy ja z tym jednym mieczem dam sobie radę? To jest dobre pytanie. Okej. O, jest creeper. Kurwa, wiedziałem, że ty tutaj jesteś. Widziałem cię, kurde, przez chwilę. Śmietniku, ty. Dawaj, creepera strzel. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, chodź, chodź. Creepera, creepera. Pliska. Nie! Co to jest? Co to jest? Co wilkołaki tutaj robią? Przecież nie mam złotego miecza. Co to ma być? Łowca potworów, fajnie. Thank you.
Co to w ogóle był za tam niebieski klocek skaczący obok tego wilkołaka? To mnie w ogóle zastanawia. O, ty, ale fajna fontanna. Coś tu jest? A, lilia wodna. O, takie coś zrobimy. Hehe, cud natury. Dobra, nie niszcz tego. Słuchaj, ty możesz mnie zabić, ale tego niszczyć proszę nie. No to jest cud natury. Na sukę cię zaraz wezmę, śmietniku. Dobra, nie zniszczył. Chwała Bogu. Tylko trochę otworzył teren, bardziej bym powiedział. Dobra, kolejny śmietnik. Jeden zero, frajerze. I co? Jest tutaj kolejny? Mogę tutaj z kolejnym się klepać? I co? No i... Co? O ty! W kutasa dostaniesz, o. Proszę bardzo. Dobra, gdzie tu mamy ten? Endermana. Halo, halo! Halo! Ej! Gdzie jesteś? Jesteś tu może? Sowy, tak? To już słyszę wszystko. No, no, no. A Enderman gdzie? Gdzie jesteś, śmietniku? Ja cię wywącham zaraz. Zaraz jak majora tutaj wywącham suchodolskiego. Bo gdzieś tam pewnie nitroglicerynę wącha. I zaraz będzie w reklamówce leżał tutaj. Coś czuję. Ewentualnie na swojej drodze napotkam na pana Jarosława Andrzejewskiego, zwanego jako Mexicano TV, który będzie z wykrywaczem metali chodził. Nie to, żebym obrażał czy coś, ale tak się śmieszkuje, nie? Oho. No i co? I gdzie jest? Gdzie jest, kurde, Enderman? Gdzie jesteś, frajerze? Dobra, kim ty jesteś? Aha, co ty robisz? Fuck! Co za kloc zasrany? Czym ty rzucasz? Okej, dobra, tu lisa mamy. Co tam, lisu? Chodź, chodź. Ty mnie nie zaatakujesz, prawda? Czy zaatakujesz? Patrz. Zaatakujesz mnie? Zaatakujesz mnie? Zobacz, ja mam miecz. I jutę mam. A ty co masz? No. Zaraz ci ząbki na spacer wyprowadzę. Uwaga. Uwaga, uciekamy między szkieletami, szkieletorami, kurde. A Endermana jak nie ma, tak dalej go nie ma. Znaczy jak nie było, to tak dalej go nie ma. A bzyk, bzyk. Królowa pszczół, o, mam królową pszczół. I co z tą królową pszczół mogę robić? Mogę ją zjeść? Chociaż nie, no dobra, bo jak zjem, no to wtedy nawabię się jakiś tutaj, kurde, bąblów na języku i dopiero będę bąbel. Bąbel.pl będę dopiero wtedy. W sensie mój skin to będzie bąbel.pl. A mój skin jest, że tak powiem, jak najlepszy. Jest czadowy.
Dobra, skończ pierdolić jak Wysonix. Ja będę musiał kiedyś wprowadzić w regulaminie, nie? Na swoim kanale. Jeżeli cytujesz jakiekolwiek słowa zakolnikowa, ewentualnie jakieś jego praktyki lub praktyczne teksty, to dostajesz bana na całe życie. Ale to samo też się tyczy innych panów, takich jak na przykład Sebulba 2000. Jeżeli kurde powtarzasz teksty takie jak Sebulba, to ban. O, i widzicie, jak ładnie go porobił? To się nazywa, kurde, współpraca. A ty co? Przeszkodziłem mu w oglądaniu świetnych, wspaniałych widoków. No i przy okazji tutaj sobie troszeczkę teren ogarnęliśmy z creeperkiem. Okej. Nie. Kurde, nie. Swoją drogą, fajny teren tutaj. Tam kamień widzę. Moss stone. Będę mógł sobie go potem wydobyć. O nie! To jest moje! Nie! Jebane szkielety! No nie! Weź proszę od nich ucieknij! A, frajer se tam chodzi. Spierdzielaj, gnoju. Mam za mało HP, żeby z tobą walczyć. Ale zaraz, kurde, będziecie sfajczeni. No i kurde, misja niewykonana. Myślałem, że w tym 15-minutowym odcinku, kurde, dorwę tych Endermenów i skopię im 4 litery, ale no najwidoczniej nie było mi dzisiaj to dane, więc chyba będziemy musieli tutaj zakończyć odcinek. A co to jest? Ty, kolejna podobna taka świątynia. Ale jaja. Co to jest? Co to jest? Ty, jakiś to dungeon jest. Ej, czekajcie, gdzie to się zapisywało waypointy, bo już nie pamiętam. O! Co to kurwa jest? Dosłownie. Dobra, ty, ja wiem, od czego zaczniemy następny odcinek. Ho, ho, ho! Dobra, ty, zaczyna się robić ciekawiej, tylko będę musiał troszeczkę sajedzonka pozbierać, bo taka lipa trochę ze mną. No ale nic, to by było na tyle w tym drugim, tego samego dnia oczywiście, czyli 2 września, tym razem o 14 nagrywanym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, że troszeczkę się ze mnie pośmialiście, jaki to lamus ze mnie. W następnym odcinku lecimy podbić to coś. To tutaj coś. Nie dam za wygraną. Oj, nie. Nie dam za wygraną. Trzeba zobaczyć, co jest 5 w tamtym miejscu. Tymczasem ja się żegnam. Dzięki za uwagę i cześć!